Ustawa frankowa elektryzowała zarówno inwestorów, jak i same instytucje finansowe, jak to zostanie rozegrane. No i zostało to rozegrane całkiem przyjaźnie, zarówno dla instytucji, jak i dla klientów banków. Zostaną zwrócone niesłusznie naliczone spready walutowe, czyli ta różnica między ceną kupna a sprzedaży danej waluty, które były zawyżone w momencie brania tych kredytów. Koszt transakcji około 4 miliardy złotych, co i tak jest ponad 10-krotnie mniej niż wcześniej zakładano przy na przykład przymusowym przewalutowaniu wszystkich kredytów frankowych. Także dla instytucji bankowych jest to bardzo dobra informacja, co zresztą było widać po notowaniach banków, dwucyfrowe wzrosty na warszawskim parkiecie, no i również cały WIG20 zdecydowanie w górę. Natomiast dla klientów banków z jednej strony mamy właśnie zwrot niesłusznie naliczonych spreadów, które były większe niż spready rynkowe, no a z drugiej strony jeszcze banki będą miały okazję polubownie dogadywać się z klientami a propos przewalutowania. Jest plan wprowadzenia większych wymogów kapitałowych dla banków, które posiadają kredyty we frankach. Żeby podnieść kapitały, będzie to koszt dla banku. No i teraz idea jest taka, żeby te banki same z siebie chciały negocjować z klientami przewalutowanie, żeby zredukować portfel kredytów frankowych, żeby z kolei nie podnosić tych kapitałów i nie ponosić tych dodatkowych kosztów. Banki zdecydowanie odetchnęły z ulgą, jak i cały sektor, a także wydaje się, że nawet i cała Polska giełda, jak i również nastawienie inwestorów zagranicznych do polskich instytucji, czy również do polskiej waluty. Złoty umocnił się, giełda wzrosła, w związku z tym widzimy poprawę sentymentu, też z racji tego, że inwestorzy wcześniej bardzo, ale to bardzo mocno obawiali się decyzji rządu, obawiali się tej zmiany całej na scenie politycznej, a teraz widzą, że te wszystkie zmiany są wprowadzane w dość rozsądny sposób i nie zagrażają stabilności tej naszego systemu finansowego.